Halo, halo, dzień dobry, mamy tutaj takie zapytanie na Twitterku, chyba na Twitterku, tak mi się wydaje, i odpowiadamy, że tytuł będzie nasz. Stracimy fanów, podejrzewam, no ale chuj z tym. Albo nie straciliśmy. Nie wiem, dobra, teraz pora na Diaza. 14 miejsce w tym zasranym rankingu. Nie wiem, jak ja sobie z nim poradzę, bez kitu. O. 3 tygodnie to chociaż sobie formę wyrobimy. On, widzę, dokoksował jeszcze bardziej. Ja pierniczę. Nie mamy wyjścia. Ciśniemy gnoje. Jedno poddanie. Seria wygranych 7. Okej. Chodźmy tu. Na wszystkie 3 tygodnie. Trochę kasiury zżarło, no ale czas dostać manto znowu. No to chodź. Dobre. Kurczę, ale to mi 90 punkciorów zeżre. Nie chcę tego promować, niech on se promuje. Co ja tu mam ćwiczyć tak na dobrą sprawę? Dobra, ćwiczmy to. Teraz pójdziemy szybko posparować. Może ta forma jakoś skoczy. Uszkodzone nogi się nie regenerują. Dobrze wiedzieć. Dobra porada, mordu. Nice block. Nice block. Nie chcę wstawać. No przechodź w tą gardę zasraną. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. O, dobra, jest. Udało się zdobyć wysoką formę. Gdzie ty idziesz, mordo? Gdzie w siatkę? Mam za tydzień walkę, mam. I teraz Diaz.
Dostaniesz manto na ryło. Myk. A, jeszcze tydzień. Wywiad w radiu, proszę bardzo. Jeszcze coś dokoksimy i... Ulala. Kurwa, musiał teraz kontuzję złapać. Nie. Dlaczego? Jest tu coś, co mnie wyleczy. Please. Nie ma. No trudno. Idziemy zdobyć nowe kontuzje. A jak? Patrzcie te staty. 9, 4, 9, 2, 9, 5, 9, 1. O matko Boże. Szum medialny niski. No i chuj w tą, szczerze powiedziawszy. Dobra, bierzemy spodenki czerwono-białe. I jedziemy z typem. O ile on nie pojedzie z nami znowu. Coming up next, a UFC lightweight division bout. All right, so here he is making his way. Jest fajnie. Super nawet. We are underway. So the rivalry continues right here, right now, as round one gets underway here, Joe. And it's always interesting to see which fighter can bottle the emotions and try to get off to a good start when there is legitimate bad blood, tension in the building, in the octagon. Amazing rivalry rematch. Let's see how it plays out here. Okay. Reversal and into half guard. All right, first round is underway. You better watch out for the overhands. They will come early. They will come often here tonight. Even when you do your homework, it doesn't mean you can stop it. We'll see if he can get off to a good start here tonight. To tak średnio. Oh! He's trying to hang on. Oh, he might be out. Haymaker. Good right hand there. He rocked him with that right hand. Hard straight punch. Na kurwa tymi sierpami. He's blocking almost all these shots. Missed the mark. Oh, he's hurt. He is clearly in big, big trouble. Oh, tagged him. He tagged him with the right hand. Oh, he got tagged. Another knockdown. Może teraz, może teraz. Kurwa, nie. He looks to improve position here. Nie, on nie, on to wszystko tu wybrani, wybrani. Sama nie wybranić, hard. He faints with the kick. Diaz gets hit with a kick. He appears largely unfazed, but he doesn't want to take too many more of those, Joe. Oh, and see, there it is. You know the overhand's coming, as we suggested, but you still can't stop it. Jakie on kombozy robi, przechuj. Ale ta runda po mojemu jest wygrana, więc nie ma co tutaj chyba za bardzo, wiecie, wchodzić w jakieś walki. Tylko uciekać, jak się zbliży, sprzedać mu kopniaka. Not good, not good. The jab here, Joe. Push kick there to the body. Powerful leg kick. Ouch, 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 ouch. Beautiful takedown by Nate Diaz. No gardy go, no co jest, jakie to zlagowane, halo.
transitions to full guard. Able to land to the body there with the left kick. Round two is next. Ay, myślę, że jeszcze dostanie. Let's take another look at some of the action from that round. Here's a perfectly placed kick that results in a knockdown. Dobra. Dwa knockdowny w jednej rundzie. Nice. To zdecydowanie pierwszą rundę żeśmy wygrali, moim zdaniem. Przez te właśnie knockdowny. Round was absolutely insane. If this round gets off to anything like the last round, one of these guys is going out. I can't imagine a scenario where if they continue where they left off in the last round. Oh, he got caught! Już, pierdol. Big right hand there as well. Co dostał tego body shota? On? Ja? Nie wiem, nie mam pojęcia. Excellent defense here. Really good job blocking all those shots coming at his head. Nice leg kick. He's doing a great job of blocking things here. Nice punch by Diaz. Oh, look at him snap off the jab. That's pretty to watch. Beautiful employment of the jab here. Tagged him. He's got the clinch. And he's in the Muay Thai clinch. How about that shin? Halo, wyłaź z tego szybko, kurde. Knee to the body by Nate. Nice jab. Kurwa, jak on się tak szybko obrócił. To jest coś nie tak z tą walką. Well, he's really starting to land a high number of strikes here in the second round. No denying that he has taken the message from his corner and picked up the pace here in round two. And he connects there, Joe. Inside leg kick. Oh, good right hand. Excellent job of timing these combinations. Nice shot. All of those are blocked. Looking to establish the jab here. Nicely done by Diaz. Kurwa. Blocks the shot. Wow. Oh, oh. He is hurt. Oh, he nailed him. Yes. Kurwa. Nie wierzę. Udało się. Aleluja. Landed a huge kick for the knockout. I should say so. A tremendous kick to end that fight tonight. Caught his opponent flush. Aleluja. Full extension, and he had no chance to stay. We said it inside nie the tyle, octagon. No, męczyłem się z tą walką naprawdę z 5 godzin, pomijając tamte podejście, plus te podejścia teraz. Ale udało się, no, Diaz na deseczkach. Pokażcie mi to. Pierwsza runda wygrana, druga runda, no dostaliśmy tu niezły wpierdziel. Ogólnie w pierwszej rundzie też, no. Nie da się ukryć, ale Diaz rozwalony. To był nasz niestety Nemezis, jakiś tam poziom hard. Ale udało się. Długość kariery, no mocno, mocno spadła. Ale udało się. Kontynuujmy. No ja wiem, czy tak kładzie kres. Możliwe, że nie, bo on będzie się chciał zrewanżować. My się zrewanżowaliśmy. Już niedługo możesz powalczyć o tytuł. Tak jest. Kontrakt zdobyty. Pokonaj mistrza. Czyli będziemy teraz z McGregorem walczyć. Znaczy może nie teraz dokładnie, ale za kilka walk. No nie wiem, czy przy pierwszej okazji nam się uda.
Ale jestem pewien, że ten odcinek dobiega końca. Zobaczmy jeszcze, co tutaj będzie. A, nic nie będzie. Okej, no to moi drodzy, tyle. Do usłyszenia. Pa, pa.